Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Elden Ring. I tak, po kilkudniowej dla was chyba przerwie, nie mylę się, to dzień, może dwa, powracamy do Elden Ringa i słowem wstępu kilka jakby rzeczy. Po pierwsze, nadal, przypominam, jesteśmy w kryształowym tunelu sali, czegoś tak, a tutaj. Druga rzecz, zateleportowaliśmy się tutaj z ruin jednych, tam w pogrobnie. Trzecia rzecz, ostatnio rozważałem pomysł na to, żeby spróbować zrobić jeszcze kolejną rozgrywkę. Znowu inną klasą, czy innym trochę buildem. Powiem wam tylko jedną rzecz. Połeła, po tym jak zobaczyłem trailer, story teaser, nie wiem jak to nazwać bardziej. A tego, jak to się nazywa? No, DLC-ka Shadow of the Erdtree, nowy. Połeła jeszcze bardziej chce. Jeszcze bardziej chce to zrobić, ale ja koniecznie tego smoczego kapłana. To nie. Chciałem znowu zagrać pod wiarę, normalnie, zrobić mojego postacia, ale może nawet bardziej restrykcyjnie niż to było do tej pory, bo jeśli my ostatnim razem używaliśmy wszystkich cudów poza smoczymi, teraz najchętniej bym zrobił dosłownie świętego jakiegoś wojownika, który może nie tyle co jest za porządkiem takim, jaki był kiedyś, ale który dosłownie podziela zdanie Mikeli. On to wydaje się naprawdę najrozsądniejszy, najlepszy i tak dalej. Ewentualnie kogoś, kto jest totalnie za płomieniem, za zniszczeniem porządku, za pozbyciem tego wszystkiego, ale nie za płomieniem chaosu aż. Nie. Płomień chaosu to jest dosłownie, nie chaos panuje świat. Dlatego szczerze pamiętałem. Ups, I did a śmierć. Tak. Więc kurczę, no naprawdę chciałbym się kolejną postać stworzyć, zroleplayować i tak dalej. I kto wie, może nawet właśnie tamta postać byłaby skłonna w stronie Gelmir przez jakiś czas. Ale no. Nie wiem, czy Smok, czy jeden z tych takich właśnie świętych wojowników znowu. Coś w ogóle bez magii. Dalej, nie mam pojęcia. I to szczerze mówię, nie mam pojęcia. Co, ale jedno z tych jakby właśnie postaci, archetypów, sposobów gry strasznie mi się chce znowu zrobić. Więc tak, mamy tutaj mojego czarodzieja, takiego ekstremalnie czarodziejskiego czarodzieja, który porzucił nawet potrzeby broni, gdyż uważa, że jego umiejętności szermiercze połączone z tym wspaniałym zaklęciem, którym teraz i macham na nich, są wystarczające. Bo ja też trochę podzielam, przy czym mówię trochę, bo jednak jestem zdania, że wcześniej czy później może broń być potrzebna. Kamienie piątki. Tego tu nie pamiętałem, ale okej, skoro mam piątki, to super. Tak, tędy się chyba wychodziło z całej tej lokacji, więc okej. Nie muszę tego na razie robić i jeśli zastanawiam tak, zanim mówimy nagle okej. Padł nam kostur górnika. Coś, co jest dropem. A coś jest dropem. Wiecie, jeśli ma to dosyć nikła szansy. Zobaczmy w ogóle, jakie mam na skalowanie. Nie starczy ze wszystkich, ale wzmacniam odczarów kamiennego kopacza. Ciekawe, co to są za parę konkretnie. Ja się, czy mam być totalnie szczery, kojarzę, że takie istniały, ale nie wiem, co, które to były. Jeśli chodzi o ich działanie i ich skuteczność, bo właściwie w świecie nie pamiętam, więc no. Wypadałoby trochę może zobaczyć, pomyśleć, patrzeć. No, jasno. Ja będzie pomyśleć o tym wszystkim. Ale tak, na razie zamiast myśleć o zaklęciach nowych, które nie wiadomo gdzie są i czy je zdobędę, czy jest w ogóle szansa na to, lepiej byłoby się chyba skupić na zbieraniu kamieni kowalskich, piątek, które tu są. I znajdziek, podnoszajek. Po to, żeby po prostu przeżyć. Tak, tak, chcesz się bawić? Tak, chcesz się bawić, to masz z fali uderzeniowej. 39, a kamczyk ile? Czy kamyczek ma lepsze skalowanie, czy po prostu kamyczkiem lepiej trafiłem. Okej, dobra, nie było tematu. Dead.
ojej, 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 tak, 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 tak. Łuki runiczne, potrzebuję ich jak najwięcej i... Dobra, już kojarzę chyba, gdzie co, kiedy. Dropił coś, tak, wydropił na moje nieszczęście. A dlaczego na moje nieszczęście? Bo muszę schodzić, to podnosić. Nie było to nic przydatnego. Być kompletnie szczery. Tak. Tak, dobrze jednak, że to podniosłem. I dobra, jesteśmy teraz w takim momencie, w takim miejscu, to idziemy. Idziemy na exploration, na zwiedzing, na podnosing, na... Na śmierć. Wiem, że mógłbym stąd w każdej chwili wyjść. Ja jestem tego świadomy, ale spokojnie. I jak mówiłem też... Nie musiałem jeszcze, co mogłem skoczyć w ten sposób. Złamię trochę. Ale no, jak mówiłem, lokacja jest trudna, ale... Ja jestem zdania, że... Postać mam już na tyle ogarniętą, że mogę się tym zająć! Nie, nie! Okej! Okay. Już pamiętam, jakie to były czary. Dzięki gościu za przypomnienie mi. Fajnie by było, gdybyśmy je zdobyli w sumie. Tak teraz myślę. To nie chodzi o to, że, żeby korzystać dobrze z tego kosturu, który tutaj wypadł. Nie, co nie. Mogą być przydatne do bicia się z niektórymi bossami. Tak teraz pomyślałem o tym trochę. Są wrogowie mało mobilni, czy coś tak przewiercić ich? Kurczę, to może być skuteczniejsze nawet niż... Jak to się nazywa? No niż mój siekacz. Chociaż... Nie mogę tego potwierdzić w 100% ani zaprzeczyć, bo gdzieniegdzie słyszę plotki, inaczej tak byłbym nazwać, jakoby ten siekacz był, jakby to najłatwiej nazwać, najlepszy pod względem skuteczność do wdanych punktów. Czy nie dziwię się, jeśli to ma naprawdę zaklęcie, które ma zastępywać broń. To oczywiście. A na szczęście nie popełnili błędu, tak jak zrobili z... Ja nie będę to, co się nazywało. Ale powiedzmy z właśnie szybką wersją ataku mieczem. Super, mamy to. Mamy jakieś zaklęcie. Chyba takie nawet, które chciałem. Ale wracając, jak zrobili z tym szybkim zaklęciem miecza w Dark Souls 3. A co prawda były też inne zaklęcia, które mogły imitować broń. No, ale nie oszukujmy się. Te zaklęcia są jak... Powiedzmy, tutaj mogę to łatwiej przedstawić na przykładzie popiołu wojny jednego, który mamy. Są jak właśnie takie, powiedzmy, przywołanie właśnie wielkiego miecza ręcznego, którym się zamachnę, czy tam cokolwiek z nim zrobię i zadam big damage. Tylko, że to kosztuje dużo punktów, nie jest zbyt szybkie. Żeby zastąpić broń, potrzebujemy czegoś, czego można używać w miarę prosto. Lecznie. Przede wszystkim... Co my tu mamy? Ciężkie miejsce. Ale tak, i przede wszystkim co chciałem powiedzieć? Uff, zmarło mi się. Przede wszystkim jest skuteczne. Damage'u też. I tu właśnie zawiodło From Software, jeśli chodzi o Dark Souls 3 z tą szybką wersją miecza. Patrzcie za dziwne dźwięki, ale no, musiałem łyknąć trochę wody. Tamten miecz prawie nic nie bił. A jeśli chodzi właśnie o rzeczy typu... Chyba nie pamiętam, jak się nazywało oryginalnie, ale najłatwiej to byłoby nazwać czymś a la... Wielki Miecz Dusz z Dark Souls 2 i też jego mroczna wersja, która była w którymś DLC-ku. To fajne rzeczy, ale powtarzam. To nie jest to, czego bym chciał od czegoś, co ma mi zastąpić broń. Czemu mówię, ja bym nie chciał. Nie mogę mówić za każdego, bo ktoś może lubi broń, którą robisz jedno uderzenie na dłuższy fragment bitwy. No i okej, okay, wielki damage, fajnie, cieszysz się z tego, bo... stracił. Ale ja preferuję coś zrobić przyzwoity damage, jak to. Ale można tego używać... powiedzmy... znacznie spokojniej. I tak jak to.
No popatrzcie, pierwsza animacja może dodać się przecinek należy, no chyba że zrobiłem z wyskoku, z rolki i z tym podobnych rzeczy. Wtedy jest ładna, szybka. Pff, znowu zginęłem. Się skupiłem na gadaniu. Ale tak, jest ładna, szybka. I co najważniejsze... jest... skuteczna. W Dark Soulsach trzecich, jak mówię, nie dało się uzyskać takiego efektu. Natomiast jeśli chodzi o właśnie czary pokroju, to już wolniejsze jakieś ataki duszami czy coś w postaci mieczu, bo tak, tam to... Dla tych, którzy nie wiedzą, magia opierała się teoretycznie na manipulacją energii dusz. Tego właśnie zaklęcia były takie jakieś strzała dusz, ucznia dusz i tak dalej. Czemu kryształy też były z tym związane w lore Dark Soulsów? Niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że był w jakiś sposób, chociażby przez tego Seta Scalesa, bez wszystkiego smoka w pierwszej części. Ale no. Czy nie jestem odpowiedzi. Tak czy inaczej, właśnie, dusza. Ale nie wiem, czemu o tym też mówi, no ale tak czy inaczej, właśnie zaklęcia tego typu nie były zbyt szybkie. A nie było też innych alternatyw. Okej, w Tulis jeszcze była to jakby później. Rzeczy takie jak przywołanie łuku w formie... to było w formie właśnie cudów. Ale nie pamiętam też dokładnie. Nie wiem, czy to było w drugim DLC-ku, czy jakieś inne właśnie formy przywoływania wielkich mieczy. Takie fajności, ale to nadal nie jest to. Jeśli chce się nie używać broni, a mieć jakąś świetną walkę wręcz, to potrzeba czegoś takiego jak tutaj mamy. Koryjskim siekaczem. I tu może być ciężko. Więc muszę być bardzo ostrożny. Powiedziałem to, otrzymując obrażenia. No, nie! Nie, nie róbcie mi tego, proszę was! Chyba będę musiał tutaj porzucić swoją godność i przerzucić się na strzelanie falami. Siekanie. No ale tak, nadal mówiąc... nie wiem, czy są jakieś alternatywy i tym podobne. W sumie nie wiem, czemu ciągle o tym gadam. Zgubiłem już oryginalny zamysł wątku. Więc może to porzućmy najprościej. Po prostu, no. Co świetne w damage'u, zgadzam się, tak tylko powiem. Może jest nawet najlepsze, nie zdziwiłoby mnie to. Ale i tak uważam, że wcześniej czy później jakiś... to w mieczyk, topór, kosę czy cokolwiek, no wypadałoby mieć. Bo nie wierzę, żeby w tych trudniejszych lokacjach, większych i tak dalej, no... wystarczało nam punktów na wszystkie te takie zabawy. No, atakowanie tym. Jeszcze ewentualnie na wszelkiej maści jakieś takie rzeczy jak... pomyślcie sobie na przykład... no nie wiem. To bym mógł o tym pomyśleć, ale przywołanie jakiegoś ducha ewentualne. Czy przykład najprostszy w sumie. Czy jakiejś zdolności specjalnej. Nawet powiedzmy rzucenie jakiegoś potrzebnego czaru. Jak będziemy walczyć tylko przy użyciu tego, to... ciężko by było o to, by wystarczyło nam punktów skupienia na wszystkie takie rzeczy. Więc tak. Jestem zdania, że i tak będziemy potrzebować alternatywy. Dobra, pierwszy wyeliminowany z tych dwóch. Drugi tu jest. Skoczymy. Machnięcia. Dobra, jest. Świetnie się udało. I nawet trudnie straciłem, co jest wielkim sukcesem dla mnie. Co my tu mamy? Płócienny talizman wiernych. Szybko to sprawdzę i... o! Czyli tu się schował pryszcz. Okej. Okay. Większa moc inkantacji. Okej. Okay. Przydałoby się, gdybym znowu robił mojego... powiedzmy świętego wojaka, albo typu kupłane, porzucając ten aspekt świętego wojaka. Coś. Albo tego smoczego wojaka i... no wiecie, o co chodzi. Opcji jest dużo, alternatyw też. Teraz czy mam tu jeszcze jakieś... znajdźki? Nie. No, cokolwiek się skrywa za tymi wrotami. Niestety nas teraz czeka i nic z tym nie zrobimy. Jeśli się nie mylę, był tu... delikatnie mówiąc, dosyć... tak.
chciałem powiedzieć, groźny bydlak. Któremu, jak się okazuje, bardzo mało bije. Nawet jeśli bym chciał. W sensie, on bije dużo, ja mu prawie nic. O nie. Nawet już nie pamiętałem, jak się z nim walczy, ale... Pomiędzy takie ewentualności, jestem w stanie go moimi zaklęciami chyba wyeliminować. Jeszcze w szczególności z pomocą meduzy, nawet jeśli nie ulepszonej. To nadal tutaj. To nie ma, że nie. Muszę używać błyskawicznego pocisku. Ewentualnie fali, ale pocisk jest lepszy. No tylko przydałoby się jakieś alternatywy dla pocisku. Wiem, że są. Pamiętam, że widziałem, ale na razie ich nie mam. To nie mówię już o jakichś wielkich, takich jak te... Oh no! Jak to się nazywało? No, kometa legendarna. To nie... Ja tu mówię już o takich prostszych. Bo wiem, że są. Tak samo jak są alternatywy broni. Przyzwanie łuku. Wielkiego młota. Te wszystkie rzeczy fajnie byłoby naprawdę znaleźć i zgarnąć, bo... Nie ukrywając, bez nich może być trochę ciężko. A teraz, no, powiedzmy, że spotkamy się już ponownie na bosie. Okej, jestem już blisko, trzymajcie kciuki, żeby mnie nic nie trafiło. To byłby wtedy wielki sukces. Chodzić na pełnych zasobach do walki z tym dziadem. I udało się. Teraz pierwsza rzecz, jak on się jeszcze budzi. Muszę szybko odzyskać właśnie moje runy, co już się udało. Teraz spamimy pociskami. Albo zamiast spamić pociskami, okej, okay. Czyli on zawsze, jeśli chodzi o te takie ruchy, to... Okej, okay. Jest w stanie ranić, co ciekawe, też tych na zewnątrz. I wniosek, nie będę próbował siekaczem, nie ma przebacz. Nawet jeśli miałby bić dwukrotność tego, co pocisk ten bije, siekacz jest zbyt ryzykowny. Pana się skończyła? Niedobrze. Ulululu, okej. Okay. Jakoś odchodzi, to wypijmy tą, powiedzmy, butelkę, którą się chyba dłużej pije od butelki łez. A przy okazji zwiększa trochę stamina. Ciekawe, zwiększa, nie regeneruje, więc też ciekawe. Dobra. Dobra, połowa walki za mną. Okej, będzie robił szarże. Łatwo tego unikać, teoretycznie. Gorzej, że nie mamy już meduzy, więc teraz jesteśmy jego jedyną ofiarą. Szybko chlej butelkę. Zdążyłem, ale i tak nie ma dobrego wyniku. Dobra. Teraz musimy naprawdę ostrożnie decydować, kiedy... Co on robi? Przepraszam bardzo. Muszę bardzo ostrożnie decydować, kiedy chcę, a kiedy nie chcę rzucać pocisków. I ile. Ale nigdy chyba nie będę rzucał teraz więcej niż dwóch. No nie zdążyło mi kliknąć! Nie! Tak blisko było! Spokojnie. Nic się nie dzieje. Ale tak, jeśli idziemy na bossa, ha. To powolna regeneracja życia się mi niewiele tu da, więc... Zanim się spotkam tam znowu, muszę pomyśleć, jaki talizman ewentualnie tutaj ubrać. To już ich mam. Ja zostawiam. Ja nic nie dadzą. Jedno, co tak naprawdę mogę zrobić, to lepszy udźwig. A co mi to... Chciałem pytać się, co mi to da, ale mam odpowiedź. Mogę moją tarczkę znowu ubrać. No dobra, no to biorę tarczkę i spotkamy się za chwilę z powrotem. Okej, okay, here we go again. Rzucam się szybko tylko jeszcze na kilka rzeczy. Nie, tarczy uczonego na razie nie potrzebuję. Tak czy inaczej będę się tarczował, wielki. I raz, dwa,
Raz, dwa. Póki jest tutaj możliwość, chciałbym jak najwięcej dziada bić. Poproszę, nakłada krwawienie. Ale przynajmniej wiem, że jego ataki są w pełni fizyczne, bo w stanie to przetrzymać moją tarczą. Dzisiaj mówimy oczywiście o tych atakach tutaj, bo one mogą mieć jakieś właściwości magiczne albo magie podobne. I nie wiem, czemu wcześniej nie pomyślałem o tym, żeby sobie ubrać moją tarczę z powrotem. Nie, to jest... Byłeś teraz głupi, że o tym nie pomyślałem wcześniej. To tak naprawdę, zobaczcie, jak ta tarcza ułatwia życie. Ale że okej, no... Jeśli mam być totalnie szczery, zazwyczaj byłem w Dark Soulsach też tym gościem, co to unika. Nawet jak ma ciężką zbroję, preferuję mieć przyzwoite umiejętności unikania i polegać na nich, niż na przyjmowaniu obrażeń na tarczę. Więc powiedzmy, że tak. Do końca mi to nie dziwi, że i tak sobie tak... Okej, mieczek jest skuteczniejszy, definitywnie, od kamyka. Nie pamiętam, ile kamyk sam w sobie bił. Ale mieczek bił 134, więc... Powiedzmy, jak już zostanę sam, tak jak zaraz to będzie miało miejsce, równie dobrze mogę się męczyć z kamykiem, znaczy ten, z mieczem. Skoro i tak on będzie mnie gonił. Oczywiście, że musiało mnie to trafić. Jeszcze butelki mi się kończą. A? Może jednak nie. Dla 30 paru obrażeń, dużo mniejszym kosztem, to prawda, ale... Dla 30 paru obrażeń może nie będę ryzykował, że znowu tu zginę. Nie ten czar. Dobra. To jest dobry moment. Udało się. Ponury kamień 6. Świetna rzecz. Kamień 7. Wow. Odłam grawik głazu. Mamy kulisty górnika ponurego kamienia. To tutaj taki skarb był. Okej. Okay. Wiem, że to coś fajnego, ale nie sądziłem, że to o to chodziło. Dobra. Tak czy inaczej, w tym momencie zgarnęliśmy opcję farmienia, nie, no bardziej kupowania niektórych bladych kamieni. Bladych, ponurych. O, i przy okazji, dosłownie tam był ten tunelik, o którym mówiłem, że wyjście, tu mamy miejsce łaski. I dobra, połowa odcinka. Dopiero. A ja już mam to wszystko za sobą. Spodziewałem się, że tak szybko to ogarnę. No i przy okazji patrzcie, gdzie wychodzimy. Miałe bagienko, na którym już łaziliśmy. Gdzieś tam leżał ten... kostu, którego teraz używam oryginalnie. Ale okej, okay, skoro się to udało, a nadal nie mogę. Przepraszam bardzo. A, bo nie usiadłem przy łasce. Dobra. To jest kwestia tego chyba. Jak usiądę, to prawdopodobnie już nagle mi się odblokuje teleportacja z powrotem. Tak, a jeśli o to chodzi, mamy trochę runów, to... Może warto byłoby znowu podinwestować. Ile mam punktów? 4. Tylko w co ja chcę podinwestować? Bo dobrze mógłbym zrobić po prostu więcej inteligencji i powiedzieć... Idziemy w magię potężniejszą. Ale nie wiem... Ciężka decyzja. Jednak się jeszcze zastanowię. Ale zanim to, wracam do stołu utraconej łaski. To jest very important message. Zobaczmy, czy ktoś nie ma czegoś więcej do powiedzenia. Więc dobra, nikt tutaj nie miał nic do powiedzenia. Że robisz to tam, wiem, że raczej dużo nie będzie. To możemy szybko pójść tutaj, oddać tego. Teraz dzwonka. Patrz, jakie rzeczy tutaj oferuję na razie. Tam dzwonek kulisty. Tam jego opis, mój błąd. Ale proszę, pojawiły się nowe rzeczy. Nie kamienie jedynki, dwójki w nieskończonej ilości. To chyba było już wcześniej. Nie, to chyba było wcześniej. A już nie pamiętam nawet. Tak czy inaczej, no. Możemy już teraz trochę więcej
swobodnie ulepszyć rzeczy. Swobodnie mam myśli. No bez limitów. Jeśli już mówimy o ulepszeniu bez limitów, to teraz... Co dalej? Road is yet long, a god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. You is it? I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot, but my prayers are mine, and mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. Jak się na ciebie wzmocni oręż? I jak już było mówione o tym wszystkim, że łatwo co zgarnąć, nie ma problemów i tak dalej. To w sumie mamy trochę dwójek, to mógłbym teoretycznie sobie dwójki też podbić. Kostur i proszę. Mam go na plus 4, czy plus 5? Plus 5, tak. I już jest delikatnie mocniejszy od tego, co mamy. A nie, przepraszam bardzo, nie jest mocniejszy, idealnie jeden punkt poniżej. Ale tak, generalnie mówiąc, chcę go ulepszyć jeszcze za właśnie, powiedzmy, kamyki te takie. O dwójki, najprościej mówiąc. Głównie dlatego, że uważam, że za dwójki jeszcze łatwo będzie nadgonić, a może być lepszy, a właśnie ten kostur, którego mamy. I właśnie, jak jeszcze mówimy o kosturach i tak dalej. Chyba wiem, co by się przydało ulepszyć trochę. Zanim cokolwiek. Tak sobie uświadomiłem. Pada mieć chociaż 20 HP-ki. Kłamujmy się. Bo będę tu często ginął. Jako, że wchodzimy właśnie w obszar nowej lokacji. I tak, jak mówimy o tym, zaznaczam to sobie na mapie. I dobra. Już tutaj jest. Ja się zajmę później, ogólnie mówiąc. Ona jest związana z... I to mogę powiedzieć wprost. Z płomieniem chaosu. Tym całym. I przy okazji, nie pamiętam, jak ona się tu przedstawia, ale można by wnioskować, że to jest ta, którą tam wcześniej spotkaliśmy, która błagała o pomoc. Zamku Ohoela. Tam trzeba pojechać i tym się zająć. Nie pamiętam, czy tam było coś ciekawego, ale wypadałoby. Dobra, w następnym odcinku to zrobimy i to dosłownie. Na razie skupmy się na jeziornej Liurni. Tak, na razie się nim nie przejmujemy. Przejmujemy się tym wszystkim, bo ta lokacja jest olbrzymia, piękna, irytująca zarazem. To jest wszystko najlepsze i najgorsze w jednym miejscu. Przynajmniej tak, ja bym tak... No, przynajmniej ja tak bym to nazwał. I przy okazji mam tu jeszcze nowego gościa. Then, perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Blinstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. Okej, oczywiście, że tak. Well, bless you. You're a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised, only none of them are particularly great. Mhm. Jak ogólnie można nauczyć się dwóch podstawowych i światło gwiazd, które wykupię. I przy okazji porozmawiamy. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. Mm-hmm. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning.
Why not find yourself a glintstone key? Without one, you can't pass through the academy, and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the academy. No i pogadajmy jeszcze o Selen, czyli o naszej obecnej nauczycielce. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the academy. Accused of unthinkable treatment of certain sorcerers under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. No cóż. Jak się inaczej, mam tutaj parę spraw załatwionych. Teraz tak. Jeśli chodzi o samą rzecz, to przypomniałem sobie jeszcze jedną kwestię. Gadać jeszcze z naszym jednym znajomym. Ale zanim to, to mam tutaj cmentarz. Bardzo nieprzyjemne miejsce. Są tutaj żywe trupy. Trzeba dobijać jeszcze po tym, jak się je pokonało normalnie. Na szczęście jesteśmy na tyle potężni, że to nie będzie problem. Ale tak, trzeba je tutaj eliminować, generalnie mówiąc, a potem jeszcze właśnie dobijać. Jeśli się to robi, albo ma się poświęconą broń. Chociaż poświęcona broń to jest bardziej domena właśnie paladynów, kleryków i tak dalej. A można robić inne rzeczy. Wygląda na to, że to jest mój szczęśliwy dzień, bo mamy zwój akademii już od razu. Czym nawet nie pamiętałem, ale dobra. Wielki odłamek i szybki odłamek. No i w końcu mamy to, co chciałem. Lepsze odłamki. Definitywnie będę się ich uczył za chwilę. A przez za chwilę będą myśleli, jak dojdziemy do jakiegoś miejsca łaski następnego. Lub... nie, tylko to. Dopiero po miejscu łaski będę mógł spokojnie udać się do miejsc, do których tak chciałem wrócić, bo tak sobie szybko o nich przypomniałem. Ale no, na razie co? Nie ma szans. No właśnie, w sumie trochę jołkiem jestem, czemu nie miałbym konia. Raz lepiej. O nie. Jak ja mogłem o tych miejscach zapomnieć? Proszę, gro. Te obozy są okropne. Się... tak czy inaczej będę je tutaj zwiedzał. Bo nie mam zamiaru nagle mówić, tego nie ruszamy, tutaj nie idziemy, uciekamy. Ale tak, późniejsze obozy w tej lokacji mogą wam zdarzyć od razu, są naprawdę okropne. W sumie zostawię sobie jeszcze przy okazji, jak sobie przypomniałem, ten talizman. Mam obecnie na udźwig. Ten regeneracyjny świetna sprawa, ale... właśnie. Dopóki nie jestem ranny, to może lepiej nosić ten tutaj. Ale już mnie zranili. Nie na tyle, żeby chlać butelkę. Muszę niestety powiedzieć papa tarczy. Idziemy spokojnie. Jakieś przepisy błyskamienne. Żeby to było cennego dla mnie w tym momencie. Nie ma, że będzie tam słoik w sumie, z którym będzie można robić coś więcej niż tylko ogień. Właśnie, w sumie mogę to od razu zobaczyć. O, nie tu. No niestety nie, nadal mam tylko ogniste słoiki, więc od razu zrobię. Jed w pleca. I jed w pleca. Ja w sumie już teraz nie w pleca, ale tak. I jak już to zrobiłem, to zróbmy jeszcze jednego ita. Mam marnować swoje bardziej przydatne rzeczy na takiego wroga, jak mamy w sumie nieskończoność chyba materiałów tworzenia słoików. No serio, nie jestem pewien, czy grzyby i motyle świetlą końcem. Motyle to już wiem, że nie, bo... no może być dla was zaskakujące, że w większości ognisk takich... ala z... tutaj nie wiem, jak to nazwać, ale powiedzmy... w większości ognisk, na których jest garnek, i nie tylko na takie zwykłe, jak widzicie, motylki latają. I co? Usiądniecie do ogniska, one będą latać. Że miejsce łaski, nie ogniska, ale wiadomo, o co chodzi. Więc proszę. Jasny motyl i pogadajmy tu z handlarzem, po czym idziemy z powrotem do programu na chwilę.
No matter, no matter. Your money's as good as anyone else's. Why don't you take a look at my wares? Ale rzeczywiście. Don't ask me how I got my hands on them, eh? Oczywiście, nie mam zamiaru. To zanim to wszystko, to zobaczmy, czy mamy coś fajnego na sprzedaż. Runastka. Wizerunku Godryka nie, nigdy. Bo Godryk to był nie Godryk. Teraz nawet sprawdzę, dla pewności. Godryka, tak czy jest Godryk. Zobaczmy, czy coś ma ciekawego. Ma fajne. Kamieni dwójek. Ma lampę. Ma książkę przed psami nomadów. Jak mogę wziąć? Ma jeszcze Estok. Uwielbiam Estoka, jeśli chodzi o broń. Ale go nie potrzebuję, więc na razie nie biorę. Mam miejsce łaski, zanim pójdziemy jeszcze po tamto. To szybko musimy jakby ogarnąć parę rzeczy. Pierwsza będzie tutaj chyba. Właśnie gdzieś tu bardziej. Możemy znaleźć naszego, nie Jurię, jak wcześniej mówiłem, tylko Jurę. On właśnie no, tam będzie nam gratulował, że walczyliśmy i że daliśmy radę. Podobne, a właśnie jeszcze, pamiętam szybko. Nie będzie, że do tego przycisku przypiszemy właśnie lampę. Nie jest aż taka dobra jak pochodnia, ale zawsze przynajmniej będę mógł ją zaświecić. Chyba, że nie kupiłem lampy. Nie, kupiłem, dobra. No, zawsze będzie coś tam świeciło już, więc trochę lepiej. Pochodnie tak wolę trzymać ze sobą, bo jednak pamiętajcie, ta pochodnia ma pewną właściwość ponad to, że świeci. Ona odstrasza wszelkiej maści niebezpieczne dziadostwa w postaci zwierząt. No i proszę, jeszcze tutaj widzę chrobonuszcza, chrząszcza, skrobeusza, więc zanim przejść dalej, to jeszcze chrobonusza, chrząszcza muszę złapać. Dobycie, oj, dobycie to jest świetne. Świetny ruch. Więc jeśli po prostu broń może mieć dobycie, to osobiście polecam je używać. Co za kraby z tych krabów? Konia mi zabiły. Giń. A ja jeszcze muchy. Nie, ja nie lubię tych much. One są okropne. Znaczy, muszę tutaj ubić kraba. Fajna sprawa. Plecami go ubiłem, próbując złapać muchę. Ale niech będzie. Mamy dobycie, mamy inne rzeczy. Ja, żeby to, co tutaj służy, miało jakiekolwiek znaczenie. Bo jak mówiłem, dosłownie za chwilę znowu jedziemy w inne miejsce. Do naszej nauczycielki. I jak już też zdecydowałem się oddawać jej zwoje, to będziemy jej oddawać. Ale tak tylko dodam, że w Liurni, czyli Lurni, Liuri, Liurni, nie wiem, to w ogóle nie w tym lokacji, w której tam byliśmy, a jest druga postać, której można oddawać. I chyba jedyna, bo nie wiem, czy jest jeszcze trzecia jakaś. Już pewnie nie. I ogólnie tamta postać jest tyle fajna, że można oddawać jej zarówno zaklęcia, jak i właśnie... jak to się nazywa? Inkantacja. Więc po prostu, jeśli gracie hybrydowym buildem, a wiem, że da się tutaj to zrobić. Nawet są właśnie takie niektóre rzeczy, które pomagają jednego i drugiego, więc jeśli macie strategii na postać pół na pół, że tak to nazwę, to no, możecie mieć niezłe rezultaty, powiedzmy. Właśnie szczególnie z zaklęciami do tego porządku, jeśli chodzi o zaklęcie, o inkantację. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne wymagają też inteligencji. The Golden Order, czyli Złoty Porządek na pewno. Jak to jeszcze pokazywałem na bazie tego, co tam ten D oferował. Też. Chyba, że... Nie, muszę naprawdę sprawdzić, bo wydaje mi się, że powinien normalnie stać. Nam ogólnie właśnie... Góra tutaj. Tak dalej. Pamiętam dokładnie, ale wiem, że on gdzieś tu powinien być. Ale tak, kontynuując. No więc tak, jakieś zaklęcia też są na pewno. Szczegółowych to ja wam tu nie wskażę, bo... pamięci. Najprościej mówiąc... to
Okej, tutaj, dobra, czyli to dlatego nie, nie mam. Ah, we meet again. To fought Nereus and lived. You must have seen your share of battle. I am Eura, as you might recall. Hunter of Bloody Fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots, who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember, no kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Be on your way. Perhaps we will meet again. Be on your way. Perhaps we will meet again. Okay. To z jednej strony fajnie, wszystko super pięknie, z drugiej... Kurczę, szkoda. O tak, ogólnie miałby jeszcze... Ma jeszcze jeden dialog, który tu może się pojawić. Odnośnie miejsca dosłownie do którego mam zanosić te smocze serca, ewentualnie jeśli chcę te jakby inkantacje smocze pozyskiwać. Wszyscy najwidoczniej... Ani tego Nereusa, czy tam było. Nadpisuję to. Tego dialogu. Nie, nie, nie. O, udało się przeżyć. Dobra. Ale widzę też tą taką jakby ciekawą statuę, bo tam, że tych statuł jest pełno w różnych miejscach. Które chyba można było zwrócić jakiś konkretny kierunek, żeby coś tam zrobić i... Proszę, znalazłem jeszcze katakumby. Jeśli chodzi o katakumby... Nie ma, przebacz. Nie idę. Nie teraz. Nie tym razem. Po prostu wzmocnię butelki. Idziemy do naszej nauczycielki magii. Nie chcę na razie być katakumb. Katakumby te, jak i inne ewentualne w pogrobnie będziemy robić w następnym epizodzie, jeśli starczy czasu, potem jak przejdziemy zamek, tak najprościej mówiąc. A póki co idziemy do naszej wspaniałej nauczycielki, Selen. My apprentice. Shall we commence the lesson? A nie to. Daj zwój. Zwój z akademii. Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate. Never lose tak. That in. Co my tu mamy, no? Kamienny pocisk był już wcześniej szybki. Kosztuje mniej, ale pewnie też trochę mniej... ...ije. A co ciekawe, wyższe wymogi. Zatem to jest wielki. Okej. Okay. Przepraszam, wezmę oba. Jest to kwestia tego, co chcę, a czego nie chcę. Ale chcę po prostu zobaczyć sobie potem obrażenia obu wersji. Teraz się widzi zapamiętanie zaklęcia, na razie to mogę wywalić. I tak, szybki. Wielki. Do testów, szybko testujemy przed skończeniem odcinka. No i ostatnią rzecz, jako że i tak nie ma niczego szczególnego, co bym kończył. Powiedzmy, że wezmę... Ścielska wymaga jeden inteligencji więcej, okej. Okay. W takim wypadku dodam dwa, bo to jest max ile mogę. Nie, dodam ten jeden i jeden wytrzymałość, potrzebujemy każdego małego procencika udźwigów na ten moment. To już w ogóle wystarczy na naszym tarczy? Wystarczy! Oj, dobrze, dobrze. Świetnie. Teraz uwaga, uwaga. Wow! Da się to bardziej przytrzymać? Aha! Czyli mogę tym wiercić. Jak skończę wiercić, to dopiero robię uderzenie. Świetne! Będę musiał to przetestować też. I jak mówimy o testowaniu, to sprawdźmy to od razu. Bo tutaj niedaleko jest trochę wrogów, na których można testować. Ciekawie. I ja bym proponował testować to na razie na dużym kwiecie. Chyba dla przyrównania pokażę wszystkie wyniki każdego czaru. Tylko najpierw wyeliminujmy małe kwiaty, zanim zajmiemy się dużym.
No to zbyt krzyżowy plan tam się odnawia, czy nie? Więc postaram się go nie ubić. Tak. Małe kwiaty pokonane. Poczekaj, aż trująca mgiełka opadnie. I robimy mu pierwsze uderzenie, będzie karyjskim siekaczem. Bo jego obrażenia chcę po prostu pokazać, by przyrównać potem do innych. Jeszcze tylko najważniejsza rzecz. Szybko muszę przyrównać koszty. Tutaj jest 5, tutaj jest 12. Na siekaczu mamy 4. Nadal niższy. A na tym mamy 22. Okej, okay, uwaga, uwaga, więc... Siekacz. 185. Szybki pocisk. 100. Główne 100, ale bardzo fajnie szybko można nim strzelać. Wielki pocisk. 227. I teraz uwaga, wiercenie. Najpierw... Okej, okay, 500 łącznie. Poprzez krótką chwilę wiercenia szybko nabijaliśmy obrażenia. Teraz zobaczmy, jak wiercenie by poradziło sobie na pełnym pasku. Ojej. Nie tego chciałem, ale patrzcie. Piękne. Piękne po prostu. Nie, ja się zakochałem w tym czerze. On jest piękny. Jak będziemy mieć jakichś spokojniejszych wrogów, to definitywnie przywiercić ich będzie przyjemnie. Ale dobra. Okej. Dobra, okej, super. I no jednak i tak trzeba byłoby powoli już kończyć epizodę. Więc zanim to wszystko, to jeszcze postarajmy się zdobyć chociaż tą pierwszą mapę tej lokacji, bo nie pamiętam, że były... W sensie chyba wszystkie są kilkumapowe. Okej! Tak, oni tutaj są. Lubiłem tych przeciwników. Ale jak się pojawiły złotooki, warto się pobawić. Teraz no, najważniejsze, jeśli spotkamy większą grupę wrogów czy coś, zawsze mogę używać szybkiego błyskawicznego, by szybko ich eliminować. Patrzcie, nie jest to może najskuteczniejsze, bo mieczek bym lubi więcej, jak podkreślam. To jest piękne, no te czary są świetnie. I mapa wschodnia, Liurnia. Tak. Jest tam wszystkie. O. Osobna mapa wszystkiego. Nie pamiętałem do końca, jak to jest, ale tak. Tutaj mamy wszystko. Nie pamiętam. I to szczerze mówię, nie pamiętam. Co, jak, gdzie, kiedy, że tak najpierw. Wszystkie te miejsca, rzeczy i zdarzenia, wyzwania. Które przed nami tu będą stać. Ale wiem o kilku rzeczach, jeśli się nie mylę. Tak mocno, jeśli się nie mylę. To miejsce, oznaczone numer 3 będzie, jest bardzo interesujące. I zarazem, poza tym, że jest bardzo interesujące, to jest niebezpieczne i chyba nawet nie jesteśmy w stanie go teraz jeszcze zeksplorować. Tutaj też oczywiście jest kościół. Nie jestem pewien, czy to jest zwykły kościół, czy to jest taki pewien właśnie wyjątkowo istotny kościół. Pod względem, że tam jest właśnie ten NPC, o którym mówiłem. Ale tak, czy inaczej, jadę w dobrym kierunku? Tak, w dobrym było się. Co? Chyba? I guess? A, nieistotne. Tak czy inaczej, właśnie w tym momencie kończymy odcinka. Ja pewnie zaraz siądę do następnych, ale ten właśnie się musi skończyć już, więc dzięki wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, wiecie co trzeba. I cóż, chociaż nie lubię o tym wspominać i tak dalej, to warto by było chociaż raz to napomknąć. Jeśli naprawdę wyjątkowo lubicie to, co robię, to proszę, zostawcie jakiegoś komentarza, dajcie tego lajka, a może nawet polecicie mnie znajomym, bo nie ukrywając, każdy jeden oglądający jest dla mnie na wagę złota. W szczególności, że no, walka z algorytmem jest wieczna. Ale dobra, to już naprawdę wszystko, więc no, trzymajcie się i hej, hej.